Witamy Was dzisiaj świątecznie. Co prawda sami jesteśmy tak średnio świąteczni, ale my tak już mamy po prostu. Nie będziemy się widzieli w przyszłym tygodniu, No bo święta. dlatego będziemy Wam chcieli dzisiaj składać życzenia, ale to może na koniec, nie? No na koniec zacznijmy może od przeglądu jak zwykle premier. Było tego trochę, no bo nas 2 tygodnie nie było, tak? Nie widzieliśmy się tydzień temu, więc trzeba trochę nadrobić, ale kurczę, żebym ja przez te wszystkie premiery tak powiedział taki wow, usiadł z wrażenia. Kurczę, nie, no chyba najfajniejszą rzeczą, jaką było, to było to, że nowe opory no, świecą w ciemności. To chyba było. Jak na 2 tygodnie, to rzeczywiście tych premier było stosunkowo niedużo, tym bardziej, że one się rozłożyły właściwie na całym świecie, również w miejscach egzotycznych, nie w Polsce, broń Boże, ani nie w Europie. Także jest tego właściwie niedużo. No nie dali nam producenci dużo roboty przez te 2 tygodnie i powiem szczerze, że dobrze. Natomiast przed świętami się zapowiada cała masa, albo w okolicy świąt zapowiada się cała masa premier, bo tam... Chcą zdążyć jeszcze w tym roku po prostu. I ta seria X60 ma być, prawda? Tak, i Huawei ma nową 8 wyrzucić i Vivo zdaje się też coś, także jest tego dużo. Tak. No Vivo w ogóle podpisało umowę z Sejsem, ale myślę, że o tym też będziemy mówić w momencie, jak będzie już telefon. Zobaczymy, co pokażą. Tak, tak, bo mamy dzisiaj... Znaczy, tak czy inaczej, warto Wam oczywiście powiedzieć, że Vivo rzeczywiście umowę z Sejsem podpisało. I jest szansa, że poza Nokią jeszcze jeden producent smartfonów będzie miał szkiełka Zeissa i może tym razem będzie to producent, który będzie potrafił w lepszy sposób oprogramować te aparaty, żeby te zdjęcia były jeszcze lepsze. Są na to szanse, no bo Vivo już pokazało, że potrafi zrobić dobrze fotografujące telefony. Teraz jak ma jeszcze Zeissa, no pytanie, czy to się tylko ograniczy do podpisu, czy do czegoś więcej. No mam nadzieję, że tutaj w oprogramowaniu Zeiss też paluszki zamoczy i nowe Vivo X60, bo to będzie seria przynajmniej 2 smartfonów. Wiesz co, ja podejrzewam, że rolą Zeissa będzie głównie robienie szkieł dobrych i ewentualnie modułów. Dlatego, że Zeiss chyba w Nokii się nie bawił w rzeczy dotyczące oprogramowania. Tak, ale biorąc pod uwagę to, jak dużą wagę przyłożyło Vivo chociażby do promocji tego partnerstwa, wydaje mi się, że to będzie jednak coś trochę większego, ale zobaczymy. Słuchajcie, nie ma co opowiadać, bo o tym opowiemy Wam w kolejnym spotkaniu, jeszcze chyba w starym roku, ale już po świętach na pewno. Dobrze. Mimo wszystko zdaje mi się, że Zeiss, który jest firmą w zasadzie głównie optyczną, nie zajmuje się softem, chyba nie wejdzie nagle na rynek softu w telefonach, żeby oprogramowywać swoje szkła. Ja bym aż tak kategoryczny nie był, ale no pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie to jest melodia przyszłości, a na razie może wróćmy do teraźniejszości, czyli może zacznijmy od bardzo mocno zaległych, bo to jest poprzedni tydzień telefonów, które świecą. Po prostu Renault sobie wymyśliło, że zrobiłem tak, żeby obudowa była świecąca po prostu w ciemności. Trzeba ją oczywiście za dnia dostarczyć jej odpowiednio dużo światła, żeby ona później to światło mogła oddawać. Nazywa się to Renault Glow 2.0. No i oczywiście to nie jest tak, że cały telefon świeci, tylko tam jego wybrane elementy. Niemniej, bo jest to dosyć ciekawe, na pewno może się okazać czasem i praktyczne, kiedy będziecie szukali na przykład telefonu rozładowanego, nie będziecie możliwości mieli na niego zadzwonić, ani nic takiego, niczym nie będzie błyskał żadnym Always On Displayem i tak dalej. No czasem może się to okazać przydatne, do tego fajny bajer. Ale no to umówmy się, tak, głównie bajer. Co o modelach, może króciutko, bo oczywiście specyfikacje macie podlinkowane. No i tu w momencie premiery oczywiście główną rolę odegrał model Oppo Reno 5 Pro. Ma ekran OLEDowy 6,55 cala Full HD z odświeżaniem 90 Hz, ma 32-megowy aparacik do selfie, ma czytnik linii papilarnych pod ekranem i procesor Dimensity 1000+. No to oczywiście mamy 5G. No i do tego konkretnie dołożyli RAM-u 12 giga i 256 pamięci wewnętrznej. Aparaty z tyłu są 4 i jest to dosyć sensowny zestaw, bo mamy główny aparat 64 mega, do tego szerokokątny 8-megowy,
Do tego makro dwumegowy i czarno-biały do rozmywania tła, czyli w miarę taki z sensem zestaw, chociaż kurczę, brakuje trochę teleobiektywu moim zdaniem, ale może no, nie w tym modelu akurat. Teleobiektyw jest z kolei w modelu Renault 5 Pro Plus 5G, tak go skomplikowanie nazwali. Tam teleobiektyw owszem jest, tam jest matryca 50-megapikselowa, dosyć nietypowa jak na rynek mobilny, ale już wystąpiła wcześniej w różnych telefonach. Jest 16-megapikselowa matryca z obiektywem szerokokątnym i 13-megapikselowa matryca właśnie z obiektywem tele. Do tego dorzucili jeszcze czwarty aparacik 2-megapikselowy do rozmywania tła i z przodu aparat 32 megapiksele. Tym razem zdecydowało się Oppo na umieszczenie tutaj jednostki Snapdragon 865. Widać od razu, że to jest smartfon flagowy. Bateryjka jest 4400 mAh, jest fajny, bardzo zagięty na rogach wyświetlacz AMOLED. 6,55 cala pracujący w rozdzielczości Full HD. Tak jak w tym Renault 5 Pro w zasadzie można powiedzieć, bo również z otworkiem, tak? Są tiery pamięci 128 i 256 pamięci flash, 8 i albo 12 z kolei gigabajtów pamięci RAM. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten drugi mocniejszy model Oppo Reno, który się pojawił rzeczywiście przez 2 tygodnie. Nie przeszkadzam, Jacek, bo nie tyle, bo ten model jeszcze oficjalnie nie został ogłoszony. To są dane z chińskiego urzędu TENA, certyfikującego ten telefon. Wiemy, że telefon się jeszcze w tym roku pokaże. Możliwe, że wigilię, bo takie są wskazówki. Natomiast co ważne, nie pokazano go wraz z pozostałymi piątkami, bo jeszcze pokazano Renault 5, po prostu Oppo Reno 5, który od tych powyższych, które wymieniliśmy, jest w zasadzie, to jest Renault 5 Pro, ale ma inny procesor, bo Snapdragona 765G i inną baterię, 4300, ale z szybkim ładowaniem 65W. No i mniejszy wyświetlacz do tego i płaski, tak? A, jeszcze mini jacka dostał, słuchajcie. To jest też dosyć istotne. Co do cen, no niestety nie mamy wszystkich, bo tak jak usłyszeliście, ten topowy model, czyli ten Pro z plusem, z najlepszymi aparatami i tak dalej, i z flagowym procesorem, ale oczywiście nie najnowszym, no bo już mamy Snapdragona z 3 ósemkami, to jest ten poprzednio flagowy, ma koszt, no właśnie, on nie zadebiutuje jeszcze, on dopiero wigilię, a Renault 5 Pro, czyli schodzimy na tier niżej, wychodzi około 1895 zł albo 2100, zależnie oczywiście od wybranej pamięci, czy 828, czy 12256 giga. Natomiast ten najtańszy model bazowy, czyli po prostu Oppo Reno 5, przypomnę, z płaskim ekranem i Snapdragonem 765G, kosztuje około 1500 zł, a mocniejszy wariant z większą pamięcią to już jest 1670 zł. Pamięci mamy do wyboru 828, 12256, czyli tak samo jak w modelu Pro. I to nie są jedyne premiery Oppo, słuchajcie, bo jeszcze coś Oppo pokazało. Słabiutki smartfonik Oppo 15S producent pokazał w Indiach. Będzie kosztował w przeliczeniu na polskie jak około 570 zł, czyli już wiecie, że nie jest to maszyna jakaś bardzo mocno niesamowita. Właściwie jest to powtórzony Oppo A15, tyle że dodali mu nieco więcej pamięci. I S, czyli pamiętacie, to jest ten z S. Tak. Ekranik HD 6,52 cala, z kroplonoczem na 8-megowy aparat. Sercem tego telefonu jest procesor Helio P35 i 4 giga RAMu. Troszeczkę tego RAMu jakby dołożyli do 6, to by nie zawadziło, no ale 4 też nie jest tragicznie przy tej cenie. 64 wewnętrznej, też jest nieźle. Bateria 4230 mAh, ale niestety bez szybkiego ładowania. Natomiast zauważyłem, że ma miejsce na karty microSD ten telefon, co w sumie w Oppo nie jest takie oczywiste w tej chwili. Tak, to prawda. Bardzo często rzeczywiście Oppo rezygnuje z tej karty, podobnie jak inni producenci zaczynają rezygnować z ładowarek, ale o tym też jeszcze dzisiaj powiemy. Natomiast jest jeszcze jedna premiera Oppo oficjalna, którą myśmy co prawda mówili o tym smartfonie już, ale w tej chwili on wypłynął oficjalnie, w związku z tym można o nim już powiedzieć, że jest na rynku albo jest w każdym razie możliwy do zamówienia.
nie w Polsce co prawda, ale jest to Oppo A53 5G. To jest smartfonik ze średniej półki, z LTPS-owym wyświetlaczem w 6,5 cala, pracującym w rozdzielczości Full HD z plusem i na 90 Hz. Właśnie, to jest istotne, bo telefon jest niedrogi, słuchajcie. Ja przyjrzałem, przepraszam cię, Jacku, to tylko podam cenę, 720 zł. Także przy tej cenie ta specyfikacja całkiem fajnie. Przerwałem ci, Jacku, wybacz, więc może kontynuuj, bo chciałeś chyba o procesorze opowiedzieć. 720 zł i Dimensity 720, łatwo stosunkowo zapamiętać. Tylko to 720 to w przeliczeniu w związku z tym. Tak, i za ten chyba tańszy wariant, o ile się nie mylę, no raczej tak. 4040 mAh bateryjka, pamięć 128 flesza, jeden wariant, tylko za to RAM-u są aż trzy warianty certyfikowane, bo jest 4, 6 i 8. Nie wszystkie prawdopodobnie się wszędzie pojawią, w związku z tym nie ma co się przygotowywać. No, i tutaj właśnie tego nie ma póki co w sklepie. Jest 4, tego najmocniejszego w tej chwili nie ma w sklepie, jest albo 4, albo 6 i obawiam się, że może tak pozostać, bo wiadomo, certyfikacja się robi trochę też może na wyrost, może gdzieś jakiś ekskluzyw będzie ten z 8, no zobaczymy. Na razie i tutaj nie. Jest przykra sprawa, bo rzeczywiście tutaj nie ma obsługi kart pamięci. Aparaciki z tyłu 16 plus 2 plus 2, z przodu 8 megapikseli, czyli jak widać nie ma niestety rewelacji. Mhm. Jest dual SIM oczywiście, nie wiemy za dużo o ekranie, czy tam jest Corning Gorilla, bo Oppo ostatnio rzeczywiście pakuje Corning Gorilla, jeżeli nie ten najwyższy model, to w trójkę na przykład, co jest bardzo fajnym pomysłem. Nie. Ale tutaj nie dają informacji na ten temat, w związku z tym tak naprawdę nie. Trzeba zgadywać. Jeszcze dodam, że nie ma szybkiego ładowania, no jest 10-watowe, więc nie ma. Znaczy, teoretycznie to jest szybkie nadal, tak? Bo no. Quick Charge 1 na przykład jest 10-watowe. Ja wiem. Niemniej tutaj, no, umówmy się, że 10 watów na dzisiaj to jest rzeczywiście troszeczkę mało w przypadku pojemności baterii, które mamy w smartfonach, czyli 4000 mAh przy 10 watach to niestety już nie jest szybkie ładowanie za bardzo. No nie, no to jest podstawowe chyba w tej chwili najwolniejsze, jakie można mieć, no, bo już 5 watów raczej nie występuje w przyrodzie, w nowych konstrukcjach, chociaż no tu bym nie szansę. Zdarzają się, ale to już takie naprawdę bardzo mocno budżetowe urządzenie. Niedługo i tak nam będzie wszystko jedno, bo jeżeli się okaże, że producenci zaprzestaną właśnie pakować ładowarki do zestawów, to się okaże, że i tak ładowarkę możemy sobie kupić dowolną. Tutaj będzie można dopiero z cenami pojeździć. No, a skoro już Jacek zaczął ten temat, no to chodzą słuchy, co prawda takie pisane bardzo mocno palcem po wodzie, ale coś musi być na rzeczy, bo do wyeliminowania ładowarek zestawów przymierza się prawdopodobnie Huawei. Prawdopodobnie, podkreślam to słowo. Bo... I Samsung, i prawdopodobnie Samsung. U Samsunga jest w zasadzie chyba już przesądzone i zresztą już o tym mówiliśmy, bo nawet żeśmy się trochę nabijali z tego fejla, jakiego Samsung strzelił, nabijając się Zapla swego czasu, a po czym sam prawdopodobnie wycofał ładowarki. Przekonamy się o tym już w styczniu, jak wejdą Galaxy S21. Dlatego ja mówię prawdopodobnie, bo nie wiemy nic, póki się nie pojawi pierwszy zestaw sprzedażowy bez ładowarki. Nie? A może się okazać, że w niektórych krajach ładowarki będą, bo niektóre kraje mają tak zwane cojones i potrafią wymusić na producentach, żeby dokładali. Na przykład we Francji kupić iPhone'a z ładowarką. Więc sorry, no ja tutaj pozostawię to bez komentarza. Są kraje, które potrafią... Tak, wystarczy w zasadzie, żeby oddział lokalny powiedział grzecznie albo Polacy, operatorzy na przykład odmówili przyjęcia zestawu sprzedażowego bez ładowarek i w zasadzie już, no jest pozamiatane. No, pamiętaj, te ładowarki nam się po prostu należą. No. Ale wracając do Huawei, tak na szybko, bo to jest w sumie taki krótki newsik, w zasadzie plotko newsik. Huawei w Chinach wrzucił na jakąś tam swoją forumową stronę ankietę, której pyta, czy klienci kupiliby słuchawki bezprzewodowe, gdyby w zestawie nie było kabelka USB. Bo pamiętajmy, już w tej chwili, jak kupujecie słuchawki, to nie dostajecie ładowarki, ale kabelki jeszcze są. I teraz Huawei jeszcze postępuje o tyle przyzwoicie, że jeszcze pyta konsumenta, czy byliby skłonni kupić takie słuchawki i ewentualnie, o ile, jakie mają oczekiwania, o ile powinny być wtedy tańsze te słuchawki. Lub też jak niższa cena skłoniłaby ich do zakupu. No, pytania są zadane po chińsku, więc wybaczcie, że ja tak kręcę. W każdym razie chodzi o przekazanie sensu jakby tego pytania. No i teraz oczywiście podniosło się, no bo skoro Huawei pyta o kabelek do słuchawek, to całkiem możliwe,
że jeżeli klienci odpiszą, że nie chcemy tych kabelków przy słuchawkach, to za chwilę Huawei zapyta, a może ładowarek też nie chcecie przy telefonach? Nie wiem, zobaczymy, ale... Zobaczcie, jakimi my jesteśmy pesymistami. Zamiast powiedzieć, że producent zamierza zacząć dokładać ładowarki bezprzewodowe, mówimy o tym, że przestanie dokładać ładowarki. Wierzysz, żeby dołożyli bezprzewodowe? Znaczy, wiesz, w obecnej sytuacji dołożenie bezprzewodowej, dobrej, szybkiej ładowarki do telefonu, to ja bym przyjął, że tak powiem, bardzo pozytywnie w tym momencie. Problem jest w tym, że pieniędzy mniej będą mieli wszyscy, jak się podliczą za mijający rok. W związku z tym wszyscy raczej będą chcieli oszczędzać. Gdyby Chińczycy zaczęli rzeczywiście dokładać ładowarki bezprzewodowe i nie wpłynęłoby to na cenę telefonów, no byłoby cudownie, ale umówmy się. No. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Ładowarka bezprzewodowa też potrzebuje kabelka. No bo ładowarkę trzeba gdzieś wpiąć, tak? Dokładnie. Więc cudów nie mam i wydaje mi się oczywiście, że jeszcze sprawa na pewno nie jest przesądzona, bo skoro padło takie pytanie, to możliwe, że producent w momencie, kiedy klienci powiedzą nie, my żądamy kabelków, bo nam się należą, to może po prostu powie, dobra, nie było pytania, nic nie było, nie? Też tak może się zdarzyć. Pożyjemy, zobaczymy, w każdym razie wydaje mi się, i ja nie lubię być pesymistą, ale czasem mi się zdarza niestety, kurczę, wydaje mi się, że powoli musimy zacząć przyzwyczajać się do tego, że w zestawach będziemy dostawali sam telefon i też pewnie jeszcze się dowiemy, że powinniśmy się cieszyć, że w ogóle dostaliśmy ten telefon, bo nie wiem, bo może za moment IKEA zacznie sprzedawać telefony i trzeba je będzie samemu poskładać. Zobaczymy. A jeżeli chodzi o to głosowanie, o tę ankietę, to ja przypomnę tylko taki cytat z nielubianego powszechnie i bardzo słusznie zresztą gruzińskiego przywódcy, który nie Gruzją, broń Boże, przewodził, który mówił, że w zasadzie nie jest istotne, kto i ile głosów na co odda, tylko istotne jest, kto te głosy policzy. W związku z tym dalibóg. Historia zna wiele takich przypadków, więc dobra, może... No, podobno ostatnio w Stanach na przykład taki przypadek był, że w zasadzie nie było istotne, ile ludzi głosowało, ważne było, kto liczył. No właśnie. No. I akurat różnie, bo tam jeszcze papier miał znaczenie. A, właśnie, tam jeszcze analogowo głosowali, więc jeszcze pół biedy. Wróćmy może do premier, bo faktycznie troszeczkę jeszcze tego jest. Co bierzemy na... Jest na przykład Vivo IQOO3. IQOO3! O którym kiedyś już w zasadzie też wspominaliśmy. To jest też właściwie średnia półka, ale za to z procesorem, który obsługuje sieci 5G. Tam jest Dimensity 800U, 5000 mAh bateryjka, bardzo ładna, należą im się brawa za te baterie. Ale ładowanie już mniej ładne, bo 18-watowe, czyli niestety typu może być. O. Mogłoby być więcej, Vivo ma więcej, mogłoby dać. Ale w ramach 6,6 cala wyświetlacz, który pracuje w Full HD oczywiście i w 90 Hz, to takie na plus. Pamięć 128 flesza, 6 albo 8 RAM-u, aparaciki z tyłu 48 plus 2 plus 8 i ten 8 o dziwo Vivo twierdzi, że jest portretowy, ale nie, przepraszam, nie, wróć. To nie wróć. Z tyłu dwa aparaciki, 48 plus 2, tak? Dokładnie. Tak, teraz mnie już Adam nie poprawia. I 8 z przodu. I 8 z przodu, z tyłu, za to jeden ma taki powiększony też optyczny obiekt. No to taka moda się, słuchajcie, teraz robi na te powiększone obiektywy aparatów. Tak narzekacie, że wam nie pokazujemy, to ja wyciągam teraz szuflady i pokazuję wam, o co chodzi. I to się zrobiła moda, bo mamy jeden obiektyw wielki i obok mniejsze. Przy czym warto się przyjrzeć, bo ten wielki wcale nie jest taki wielki, on ma po prostu dużą obwódkę, jest powiększany wizualnie. I Xiaomi poszło w tą stronę i właśnie Huawei Nova 8, o którym mówiliśmy na początku, który się pojawi przed świętami, też będzie miał... Pojawią się trzeba, tam będzie Nova 8, 8 no, Pro. Ale oprawka będzie podobna prawdopodobnie we wszystkich, no tylko, że Huawei poszedł swoją drogą i zrobi ją owalną, taką zbliżoną do takiego wyciągniętego owalu, nie będzie prostokątna, więc będzie już
troszeczkę inną produkcję, no, ale jak widzicie, pokazujemy Wam pewną modę, tak? Robi się w tej chwili moda na wizualne powiększenie obiektywu, no bo wiecie, duży obiektyw to lepszy obiektyw, a jak się nie da go fizycznie powiększyć, to dajemy mu obwódkę i na oko z daleka wygląda, że on jest taki fest. Ja się nawet w przypadku Vivo trochę nabrałem, bo też myślałem, że on będzie rzeczywiście większy. No jest ten łepek tej soczeweczki rzeczywiście większy, ale kurczę, nie aż tak jak producent chciałby nam to zaprezentować. Ale może... Ja bym chciał was... No? Sorry? Nie, mów, ja bym chciał... Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście wiedzieli, że na oko to jednak chłop w szpitalu ewentualnie nie doszedł do zdrowia, dlatego że widziałem ostatnio rozbieranie różnych chińskich modeli. O, tak. Zastanowiłem się nad tym, że bardzo wiele osób zgłasza, że niektóre aparaty fotograficzne to są tylko zaślepki i nie ma tam aparatów. Ja jakby wiem, że tak Chińczycy robią, ale to są zazwyczaj marki, którymi my się nie zajmujemy. I ostatnio miałem okazję zarówno filmiki pooglądać, jak i zdjęcia, gdzie właśnie podczas rozbierania telefonu zdejmuje się ten taki panel, który widać z zewnątrz, ten, który widać na oko. Kartka aparatów. Na przykład, gdzie widać trzy aparaty, a tam pod spodem jest jeden malutki, jeden aparacik pod tym. Ale cała reszta to jest mock-up, tak? To jest tylko... Szkiełko na obudowie i nic więcej. Ale najlepsze, że jeszcze Wam napiszę bezczelnie, że jest dodatkowy obiektyw do makro na przykład i do rozmywania tła. A takiego, no wiecie, jest tylko za kiwicza. Co prawda, powtarzam jeszcze raz, żebyście mnie dobrze nie zrozumieli. Te marki, o których my mówimy, raczej takich rzeczy nie robią. Ani Oppo, o którym dzisiaj mówimy, ani Samsung, ani Vivo, nie. Te główne marki takich rzeczy nie robią. Natomiast musicie się przygotować na to, że jeżeli kupujecie gdzieś w internecie nieznanego kompletnie Chińczyka, który ma ojej, jaką specyfikację to możecie dostać zamiast trzech aparatów jeden, zamiast pamięci 16 giga RAMu, czy ile tam jeszcze, 2 giga RAMu na przykład. To i tak dużo. Najlepsze jest to, że ten telefon Wam będzie pokazywał w softie, że jest znacznie więcej. Dlatego, że Chińczycy są zdolnymi programistami i potrafią również soft ustawić tak, że pokazywał fałszywe. No, nawet jak sprawdzicie to zewnętrzną aplikacją, to ona nadal będzie twierdziła, że ma więcej RAMu niż ma. Tak, bo zewnętrzna aplikacja podaje to, co podaje telefon po prostu. Jak telefon podaje fałszywe dane, to zewnętrzna aplikacja też podaje fałszywe dane. Ja ostatnio w pewnym serwisie internetowym, pewnie się domyślacie, którym widziałem, słuchajcie, klon. Oczywiście się nazywał nawet Note 20, więc wiadomo, czego to był klon. I z tyłu miał, próbuję sobie przypomnieć, 6 albo 7 aparatów. Na pewno. Pomijając resztę parametrów, a później... Klienci, którzy go kupili, oczywiście w opisach pisali, że żeby raczej unikać tego rodzaju urządzeń, tak w bardzo oględnych słowach, to byli Rosjanie, więc tam się przewijały takie bardzo popularne rosyjskojęzyczne zwroty, które pewnie znacie z internetu. Też takie mamy popularne zwroty w języku polskim, nie tylko Rosjanie takie zwroty mają. Nie, no zgadza się, ale akurat tutaj widziałem, no gros nabywców stanowili Rosjanie akurat, więc... No bo oni mają blisko, akurat tak. Przeglądałem. No ale wracając... mam na stałe jakby zasubskrybowaną hurtownię chińską z telefonami między innymi, która przesyła mi listy nowych smartfonów, które się pojawiają. Są tam nazwy, których nigdy w życiu prawdopodobnie nie słyszeliście, ponieważ to nie są proste nazwy jednowyrazowe na przykład firm, tylko to są dosyć skomplikowane, oni nie mają jednowyrazowych nazw. I te telefony to są telefony dla... firm produkujących telefony robione. Czyli to są wytwórcy chińscy, którzy telefon na zamówienie wybijają tam, jaką nazwę sobie kto chce i możecie mieć nawet własny telefon, pod warunkiem, że zamówicie ich kontener albo pół. No, nie, możecie tak zrobić, kurczę, na przykład telefon z logo cebuli. Pierwszy polski smartfon. Dałoby się, prawdziwie polski, nie, bo pierwszy polski to już był dawno, wieki temu, ale prawdziwie polski smartfon z cebulą na pleckach. Moglibyśmy nawet zamówić taki mock-up z 10 aparatami z tyłu, znaczy na oko, żeby było widać, że jest 10 aparatów. Tak, no nie, no nawet można najwyżej jeden, no bo cebula, tak? No, właśnie, to dwumegowy trzeba by było wsadzić, żeby było już tak naprawdę po całości. Dobra. Dużą zrobiłem dygresję, biegnijmy dalej. Tak, no zostawmy tego Aiku już, bo Vivo specjalnie się tym telefonem jakoś nie chwaliło, szczególnie cena jeszcze, bo pewnie to jest w miarę tam dla Was interesujące. 6 plus 128 kosztuje 836 zł, a 8 plus 128
947 zł. Są już w sprzedaży, moi drodzy, od dzisiaj, według artykułu, który popełniła Jola. Jeszcze uzupełniając tylko o ładowaniu, nie, mówiłem o ładowaniu 18-watowym. Nie, 18 watów, tak. Wszystko powiedzieliśmy, lećmy dalej, bo jeszcze jedno Vivo tutaj gdzieś tam mi majaczy. A jakie? Y30 Standard Edition. To już jest taki model, który się nazywa Vivo Y30 z dopiskiem różnym. Jeden był jakoś wiosną, drugi był w październiku. Teraz mamy grudzień i kolejny model. I w zasadzie odsyłam was do newsa, bo, no bo w zasadzie wiele dobrego tym telefonem. Myślę, że słusznie. 777 zł, 3 siekiery do zapłacenia i w zasadzie tyle. Zostawmy to, zajmijmy się czymś chyba może przyjemniejszym, co? Co tam jest? To znaczy, wiesz co, jeszcze jest jedno Xiaomi. Jest Redmi 9 Power w Indiach. A no właśnie, w Indiach. Jest Redmi 9 Power, które wyszło w dwóch wersjach, w zależności od wersji pamięci, w przeliczeniu 550 albo 600 zł będzie kosztowało. I co ono sobą reprezentuje? Ekranik LTPS-owy. To jest 6,53 zdaje się ekran, jeżeli dobrze pamiętam. Full HD z plusem rozdzielczość, Snapdragon 662. Pamięć, tak jak mówiłem, są dwa tiery, albo 64 plus 4, albo 128, niestety też tylko plus 4. Tak, ale tu małe wtrącenie, bo muszę ci wyjść słowa, pamięci też się różnią typem. Ta mniejsza to jest UFS 2.1, a ta wyższa jest UFS 2.2. I tak. Jeszcze chciałem dorzucić, że ekran ma Gorilla Glass 3 z przodu na sobie. Ma Corning Gorilla. Bateryjka jest przefajna, dlatego że 6000 mAh. Ładowanie 18-watowe, w związku z tym będzie w miarę, ale tak trochę będzie trzeba poczekać na naładowanie. I znowu ciekawostka przyrodnicza. Po pierwsze, jest ładowarka w zestawie, przynajmniej tym oferowanym w Indiach, a do tego ładowarka ma moc 22,5 W. Tak. Tak. Oczywiście, powtórzę, mówimy o zestawie, który jest oferowany na rynku indyjskim, bo póki co tamten telefon wszedł, a tak w ogóle, moi drodzy, to wy ten telefon całkiem dobrze znacie, bo jakiś czas temu w Chinach pojawiło się coś, co się nazywa Redmi Note 9 4G i w dużej mierze to jest ta sama specyfikacja, zmieniono natomiast aparat fotograficzny, w tym indyjskim. Ten indyjski ma bardziej aparat. Tutaj mamy 48 megapikseli, tą jednostkę główną, plus 8 do szerokiego kąta, plus 2 2, wiadomo do czego, z przodu 8 megapikseli. No ale jest lepiej niż w tamtym, więc cieszmy się i radujmy, bo prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie jest to właśnie ta wersja, która, jeżeli Xiaomi się oczywiście na to zdecyduje, to będzie oferowana u nas na rynku. Bardziej, no miejmy nadzieję, że to tak szanse będzie. Na to, niż na to, że wróci, że przyjdzie do nas ten chiński Note 9 4G. Szczególnie, że Note 9 4G to już na rynku mamy, tak? Więc by musieli mu nową nazwę wymyślać na no to wymyślili. No. Jeszcze dwie cytrynki mamy, ale przez dwie cytrynki to przebiegnijmy może, co? A, jeżeli nie masz nic przeciwko. Dwie i trzecią na... Jeszcze. To ja ci zaraz jeszcze też dołożę. Opowiadaj. Trzecią? Trzecią jeszcze cytrynkę mamy na oku, ale to za sekundkę wam powiem. Najpierw Jacek opowiada o dwóch lemonach od Lenovo. Tak, są Lenovo wypuściło kolejne dwa klony w Motorola. To jest Lenovo 12, K12 i Lenovo K12 Pro. Z tym, że oni wznowili serię, którą dawniej wypuszczali z taką dodatkową nazwą Lemon, czyli właśnie cytrynka. Mam w tej chwili Pro otwarte. Jedno i drugie to są klony Motorola. Różnych Motorola, bo to w nie, zależności no to od jakich. Tego, jak. Bo u nas nawet... Słucham? To powiedzmy jakich, bo to jest proste akurat i w zasadzie możesz sobie... No to dawaj. Wygarować. Więc, zatem, Lenovo Lemon K12 to jest Motorola E7 Plus, telefon znany u nas, natomiast Lenovo K12 Pro to jest Motorola G9 Power. I w zasadzie poza logotypem te telefony się niczym nie różnią. Bez zmian. Niczym, no i ceną się oczywiście różnią, ale no to jest cena na rynek chiński, zatem kurczę, no, no jest tanie jak u nas, tak? No to, ale to chyba jest zupełnie oczywiste dla was, więc... W każdym razie, gdybyście robili zakupy w serwisach chińskich albo byli przywiązani strasznie do marki Lenovo, to warto wiedzieć, że kupowanie tego u Chińczyków tak średnio ma sens. Lepiej kupić u nas i mieć normalną gwarancję i zapłacić normalną cenę bez narażania się na cło na granicy.
Dokładnie. No ale znaczy na podatek na granicy właściwie, tak, a nie no, VAT wam dołożą, jak wam dołożą VAT, to w zasadzie wyjdzie, jakbyście u nas Motorola po prostu kupili bez pitolenia. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma sensu, warto u nas poczekać ewentualnie na promocję. No chyba, że musicie mieć znaczek Lenovo na telefonie, no to wtedy... No to wtedy nie macie wyjścia, macie Motorola ze znaczkiem Lenovo i w zasadzie tyle. A, miałem powiedzieć. Znaczy w zasadzie to macie Lenovo ze znaczkiem Motorola, ale, bo to Lenovo produkuje te telefony, także te chińskie legitnie mają Lenovo na budowie. Te nasze mają Motorola, bo Lenovo jest właścicielem nazwy marki dla rynku mobilnego. Całkowicie się z tobą zgadzam, ale powiem ci, że wydaje mi się, że to jest... No... sensowne, bo Motorola ma jednak silniejsza jest ta marka niż Lenovo przynajmniej. U nas na pewno, tak. Wiesz, jak ja bym zobaczył obok siebie leżące smartfony Motorola, Lenovo, nie będąc laikiem, tak? To Lenovo wiele mi nie powie, a Motorola gdzieś skądś kojarzę, nawet z dawnych czasów, ale już to logo kojarzę. Wiadomo, w laptopach by było pewnie odwrotnie. Prędzej bym chyba wziął z półki laptopa Lenovo niż Motorola, ale to są oczywiście... wiecie, no osobne jakby segmenty. Natomiast w odniesieniu do smartfonów widocznie wyszło, że akurat w Chinach Lenovo jest marką tą silniejszą niż Motorola i dlatego tak zrobili, jak zrobili, ale... A lodówkę? Lodówkę? No. Nie, lodówkę nie, lodówkę to nie wiem, nie będę reklamował marek, ale mam taką jedną, słuchajcie, służy mi, ojejku, teraz was będziecie się śmiać, kurczę, bieda i w ogóle. Mamy lodówkę, która działa już, słuchajcie, chyba 20 lat. Ale to nie jest Polar. Polar. Nie Polska, ale za cholerę się Francja nie chce popsuć. Jest poobijana, porysowana. Ja ją pomalowałem nawet, bo już nie mogę na nią patrzeć. Półeczki powyrywane. Kurde, już tak, żeby się popsuła. No nie, Francja działa. No. Także, ale już takich teraz nie robię, dlatego jej nie wyrzucam, bo miałem zamiar zmienić, ale mówię, choroba takiej, to już... A, ty ostatnio się oglądałeś bardzo mocno tą Samsunga z tym wyświetlaczem na drzwiach. Ale ja cały czas na tą lodówkę choruję. Za bardzo przystępną cenę. Nie, no nie jest taka straszna, no 7 tysięcy za... Tak, za lodówkę to jak znalazł po prostu. Nie, no Jacek, ale mówię się, że są firmy, które sprzedają drożej lodówki, które nie mają wyświetlacza. A ta ma killer feature. Biorę smartfona, oczywiście odpowiedniej marki tego, łączę się z lodówką i mam na wyświetlaczu to, co mam w lodówce. Nie muszę dzwonić do żony i pytać, mamy jaja? Tylko sobie patrzę, o, mamy. Ale te firmy, które sprzedają lodówki taniej, one je sprzedają z pingwinami, które znoszą jaja i wtedy nie musisz jaj kupować, tylko masz pingwina w lodówce, który ci jaja znosi zwyczajnie. Jaja, ale pingwin mi piwa nie przyniesie też na przykład ze sklepu już, nie? Chociaż no rzeczywiście, piwa nie przyniesie. Jakbym to dobrze wytresował, to diabli wiedzą. Może. Jest, przynosi czasem, nie? Są ludzie wytresowani. Zostawmy Motorola Lenovo. Wiecie, że są, wiecie, Adam wam wyjaśnił, coś jeszcze chciałeś? Tak, przepraszam, bo jeszcze zapowiedziałem, że jeszcze trzecia będzie i chcę tylko dokończyć, że będzie. No dawaj. By było zabawnie. Dzisiaj znalazłem, tylko podkreślam, to jest plotka, bo to jest jakby z serwisu indyjskiego wzięte. Tamtejszy serwis twierdzi, że Lenovo K12, nie wiem czy z Lemonem czy nie, na razie jest podpisywany po prostu Lenovo K12, pojawi się też poza Chinami. I tu trzeba będzie bardzo uważać, ponieważ ten Lenovo Lemon K12, Lenovo K12, który ma być dostępny w Indiach i być może globalnie, też będzie Motorola. Tylko kurczę Motorola Moto E7, bez plusa. Więc tym bardziej, jakbyście się napalali na tego Lenovo, w co szczerze wątpię, to uważajcie, żeby przy K12, żeby nie kupić tego słabszego, no bo Motorola Moto E7 przy całej mojej sympatii do marki Motorola i do ludzi z Motorola, to nie jest telefon, który chciałbym komukolwiek polecać, bo nie, no bo 2 giga RAMu i to już jakby dla mnie skreśla to urządzenie całkowicie. Mamy jeszcze dwie Nokie, z różnych półek co prawda, no ale są. Jest C1 Plus, która pracuje na Split Trumie i no cóż, no 1 giga RAMu. Czy ja muszę coś jeszcze mówić więcej? Nie, nie musisz, ja próbuję cenę przeliczyć. 312 zł przeliczając wprost, ale to jest znowu smartfon z gatunku, którego raczej nie polecał. Nie, ja też nie. Słuchajcie, z całym szacunkiem do marki, do fanów marki, do wszystkiego innego, 1 gigabajt RAMu na dzisiaj nie wystarczy.
Nie wystarczy. nie ma opcji. To nie wiem dla kogo jest to urządzenie, ale... A, słuchajcie, właśnie teraz doczytałem. Ma jedną... Może dla pingwinów, tych, co siedzą w lodowcach. Może, bo ma jedną rzecz ciekawą. Ma, słuchajcie, wymienną baterię. Pamiętacie coś takiego? Kiedyś można było wytargać z telefonu baterię i sobie wymienić. No i właśnie ten telefon taką ma. Tu se też można wytargać, tak. Tak. Będziecie się targać, jak kupicie ten telefon. Tak będziecie rwać włosy z głowy po prostu. No właśnie. A tak a propos, taka ciekawostka. Rzuciło mi się w oczy, jakiego telefonu używa wódz narodu polskiego, prezes partii rządzącej, wiodącej. Też używa telefonu Nokia i teraz nie wiem, czy Nokia zrobiłem reklamy, czy wręcz przeciwnie. W każdym razie został przyłapany z taką prostą Nokią na zdjęciach, miał ją w ręku. Przy czym bardzo mnie rozbawiła reakcja serwisów internetowych, którzy napisali, wiemy, jakiego telefonu używa prezes. Super, wiecie, ale mogę się o stówę założyć, albo nawet więcej, że to nie jest jego jedyny telefon, tylko to jest telefon pewnie służący do jakiejś tam komunikacji z kimś tam. Bo oczywiście się pojawiło oburzenie, jak to tak ważny człowiek nie ma telefonu chronionego odciskiem palca, czy chociaż rozpoznawaniem ryła, bo to jest taka prosta Nokia z guziczkami. Ale za to, pomimo tego, że nie ma odcisku palca i rozpoznawania ryła, to jest spora szansa, że ma na przykład czystego Androida bez tych wszystkich paskudnych rzeczy, on nie ma nawet reszta ma, a nawet o tym nie wie. On nie ma nawet Androida, on ma telefon Nokia, boże, czyli nie ma pamięci docelowej, ta kultowa, 3310, ale w tej nowszej wersji. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Ale mówię, to są telefony, na których wam wirusa nikt nie wrzuci. I pewnie dlatego go ma, jakoś tam trudniej się go śledzi i w ogóle. Tylko mówię, dziwi mnie ta reakcja, nie wiem, czy ci ludzie nie wpadli na to, że tak ważny człowiek to ma kilka telefonów różnych, do różnych zadań, do różnych potrzeb, do różnej komunikacji na różnych tam poziomach poufności. Na to nikt nie wpadł, bo nie wiem, tak przeczytałem z 5 tekstów. Wiesz co, oni nie oglądają chyba tych wszystkich filmów sensacyjnych i szpiegowskich, gdzie nie, jak ktoś chce zachować poufność, to kupuje jednorazówkę i po użyciu wyrzuca ją do kosza. Może tak być w tym wypadku właśnie. Nie smartfon z rozpoznawaniem twarzy, nie z odciskiem palca, nie z rozpoznawaniem źrenicy, tylko jednorazówkę, którą wrzuca do kosza. Są na rynku super bezpieczne smartfony, no kosztują krocie, ale są super bezpieczne. I pewnie z takiego też prezes korzysta, gdy ma taką potrzebę. Tylko dziwi mnie jedno, że coś takiego piszą dziennikarze technologiczni. Wow, taką prostą Nokię ma bez czytnika palca. Świetnie, a może on ją tylko pizzę zamawia? No i co w tym momencie? No dziwne, że tak ludzie bardzo szybko przyjeżdżają. Ten gościu ma tylko jeden telefon. Uważam, że osoba... Słuchajcie, najlepsze jest to, bo możecie powziąć takie zdanie, że Adam broni wodza. Nie, Adam nie, broni, wodza, bo Adam jest z przeciwnej opcji zupełnie. Oczywiście. Albo Adam jest innej. Nie, ja bronię po prostu informacji. Adam jest z opcji zdroworozsądkowej, podobnie jak ja. Wbrew jakby wszelkim, nie wiem, przekonaniom politycznym, czy jakimkolwiek innym. Nie, to po prostu tutaj powinien wygrać zdrowy rozsądek. Podzielić. Tak, to traktujcie jako ciekawostkę. Broń Boże, nie bronię tego człowieka, ale mówię, wkurzyło mnie to, jak, że tak powiem, zostało to opisane przez serwisy technologiczne, bo gdyby to napisał serwis taki ogólny, tam czy tam, no nieważne, serwisy plotkarskie, nieplotkarskie, spoko, oni się nie muszą znać. Mogą nawet nie wiedzieć o istnieniu telefonów jakichś tam kryptograficznych. Ale kurczę, jeżeli takiego kocopoły sadzi dziennikarz serwisu technologicznego, no to sorry, no fakt. Fakt jest taki, że faktycznie prezes miał w ręku przedpotopową prostą Nokię. Miał. Pytanie, ja tutaj nie znam, powiem szczerze, nazwisk, dlatego że ja nie spotkałem się z artykułem i go nie przeczytałem. No nie, z litości natomiast nie wymienię, ja podejrzewam, że w tym wypadku... No bo koledzy dziennikarze raczej się na rzeczach znają, zazwyczaj przynajmniej, chyba że to był ktoś zupełnie nowy. Nie, wydaje mi się, że... Podejrzewam, że tutaj zadziałała raczej niechęć do użytkownika, a nie... Wiesz co, Jacek, niechęć niechęcią, ale wydaje mi się, że... Nie wiem, no, gdybym napisał, bo ja widziałem też zdjęcie tego pana z innym telefonem, firmy, którą strasznie lubię i było mi trochę smutno, że... Kurczę, ja też taki telefon mam. Ej, nie, to chyba sobie wymienię. No, tylko że to już było kawał czasu temu. Także używał smartfona, bo go widziałem ze smartfonem. Nawet było takie śmieszne zdjęcie, jak go trzymał odwrotnie. Ale nie wiem dlaczego.
No, to jest podsumowanie w jakiś sposób dziennikarstwa dzisiejszego, również technologicznego, które ma właściwie gdzieś fakty. To dziennikarstwo ma gdzieś fakty, natomiast skupia się na sensacyjkach, które mogą przysporzyć odsłon po prostu. Fakt, że ja bym był mocno zdziwiony, gdybym zobaczył, że... Ale z drugiej strony nie, no dlaczego? No to jest starszy człowiek, który nie prowadzi samochodu, tak, podobno nie ma konta w banku, chociaż też ciężko mi w to uwierzyć, ale podobno tak jest. No, znaczy, wiesz, ja też bym nie miał konta w banku, gdybym mógł. Tak, ale z pewnością tak osoba wysoko postawiona w państwie, jakkolwiek byśmy ją nie oceniali, to na pewno ma asystenta, który za nim nosi kilka innych telefonów. Wspomnijmy chociażby słynną rozmowę przez telefon satelitarny, no wiecie kiedy, przed katastrofą, tak? Miał w ręku telefon satelitarny, więc to nie jest tak, że to jest człowiek, który no, używa takiej prostej Noki, bo tak, tylko widocznie ktoś mu powiedział, bo nie sądzę, żeby to aż tak go, no nie chcę tutaj ten, ale prawdopodobnie ktoś mu doradził, że hej, do pewnych zadań taki telefon jest najlepszy. I z takim go uwieczniono i ojej, teraz robimy sensację, a że to była Nokia, no to nie wiem, czy to dobrze dla Nokii. W moich oczach to marna reklama, ale to już każdy oceni według własnych sympatii politycznych, prawda? W każdym razie, wracając do rzeczy, poza Nokią C1 Plus mamy jeszcze w Nokia 5.4. I też nie jest to smartfon genialny, ale jest. Wyżej, no. Już jest zdecydowanie, ten już można kupić. Już nie ma co jakby przejmować i jeżeli ktoś Nokię lubi, jeżeli ktoś jest sobie w stanie pozwolić na kwotę, którą będzie kosztowała ta 5.4, to można, wydaje mi się, brać. Nokia HMD w zasadzie zapowiada ją z czystym Androidem w 11, z update'em oczywiście do przyszłego Androida, ze Snapdragonem 622, pamięcią 64 albo 128 flesza i 4 albo 6 giga RAM-u. 662 Snapdragon. A jak ja powiedziałem? 622 chyba. Albo nie, 662. Dobra, każdy się może pomylić. W każdym razie to też nie jest smartfon wybitny jak na tą cenę, ale jest dosyć ładny za. Tył mi się podoba. Fajnie wygląda. Wyświetlaczyk 6.4. Ale HD. Pracuje w HD+, niestety tylko. Jeżeli komuś zależy na wyświetlaczu genialnym, to niestety to nie jest genialny wyświetlacz. Nie będzie robił. Aparaty fotograficzne 48 plus szeroka piątka plus dwie dwójki, z przodu jest 16. No, nie, ładowanie 10 watów tylko niestety też. Tak. 4,64 pamięci jest dostępna póki co, będzie dostępna, bo on od stycznia będzie w sklepach. I tutaj jest jedna rzecz, gdzie też chciałbym Was jeszcze ostrzec, bo Nokia zapowiada, że będą wersje również bez NFC. Znaczy, znajduje się adnotacja w specyfikacji, podobnie jak i u nas się znajduje adnotacja w specyfikacji, że są wersje zarówno z NFC, jak i pojawią się bez NFC. W związku z tym zwracajcie uwagę. Tak, ja myślę, że Nokia aż tak bardzo nie będzie sobie chciała strzelić na naszym rynku w kolano, ale gdybyście sprowadzali gdzieś skądinąd, no to uważajcie. Albo kupowali w serwisie aukcyjnym na przykład. No, dokładnie. A i tak czy siak lepiej, zawsze wiecie co, na wszelki wypadek przed zakupem sprawdzić, czy to NFC mo, czy nie mo. Cena 950 zł i powiem szczerze, że przy tej cenie to ja widzę na rynku ciekawsze propozycje. Ja nie mówię, że to jest zły telefon, bo i chyba nawet mini jacka ma i miejsce na microSD ma. Jest po prostu, no ładnie wygląda, no to tył mi się, nie wiem, jakoś szczególnie w tym takim ala fioletowym kolorze, no wpadło mi to w oko, natomiast 9,5 chorobach. Trochę dużo. Znaczy, mają sporą konkurencję, w związku z tym nie. O, przestajecie słyszeć. Mnie przestajesz słyszeć? O, dobra, wróciłeś. Okej. Ja tylko mówiłem, że na polskim rynku mają na tyle dużą konkurencję, że właściwie będzie trudno prawdopodobnie poza fanami marki sprzedać ten telefon komukolwiek. No dokładnie, szczególnie, że są nawet Nokie, tak? To już w tym momencie w tej cenie, no dobra, nieco wyższej, ale ja już w tym momencie wolę dołożyć na przykład 7.2 kupić, który jest bardzo fajnym telefonem i na o niebo lepszym od tego. No, a też... W każdym razie ta Nokia będzie dostępna od stycznia. Tak jak Adam mówi, powyżej 900 zł w związku z tym. No 949. No
mówię, show nie robi. Czy coś jeszcze, Jacku, masz z telefonu? Bo ja jeszcze chciałem o jednym wspomnieć. No to wspominaj. Robię to z pewnym takim onieśmieleniem i tak dalej. W każdym razie, moi drodzy, pojawił się MyPhone Now eSIM. Jest to podobno, przynajmniej tak producent twierdzi, prawdopodobnie najtańszy smartfon z eSIM-em w Europie. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, moi drodzy, bo rzecz kosztuje, tylko próbuję sobie przypomnieć ile, 7,5 stówy. Są na to szanse, ale to jest z kolei model taki, że jeżeli nie zależy Wam na eSIM-ie i tanim telefonie jednocześnie, to też ja bym, kurczę, za tą cenę go nie kupił, bo tu też mamy 6 cali HD+, czyli trochę podobnie jak w Nokii, tylko nieco mniejszy. Helio P22, 4 giga RAM-u. No i słabsze aparaty niż tej Nokii, bo ma 13, z tyłu, z przodu 8 i 64 giga pamięci. Na pocieszenie dodam, że ten telefon akurat ma NFC i innych wersji nie będzie. Ma też mini jacka. No i tutaj oczywiście producent dodaje taki voucher do pewnej aplikacji, która pozwala sobie pobierać eSIM-y od różnych operatorów, więc to się może przydać podróżnikom. No ale wiecie, w tym momencie w podróży tak musicie zabrać drugi smartfon do robienia zdjęć, no bo ten wiele Wam tutaj, kurczę, w tym akurat zakresie nie pomoże. Niemniej wspominam kronikarsko, znów wracamy do takiej trochę nuty patriotycznej, no bo MyPhone to jednak polska firma. Oczywiście telefon jest robiony w Chinach, ale firma jest nadal polska i przynajmniej tu podatek zapłacą za to. Więc no tak, wspomnijmy, że Polacy nie wiedzieli i swój telefon ze SIM-em też mają. I ja bym chyba na tym poprzestał. To znaczy jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie 10 grudnia, jeżeli dobrze widzę, w Realme ogłosiło dwa modele, dostępność dwóch modeli w Polsce. Tak. To jest Realme 7 i w wersji europejskiej. Ważne jest, żeby pamiętać, że w wersji europejskiej, dlatego że ona się różni troszeczkę od indyjskiej, przepraszam, od chińskiej, bo w... Tak naprawdę to jest indyjskie Narzo 20. Można sobie też... Dokładnie, sprawdzić. Tak. W każdym razie wyszedł 7i i on ma kosztować około 700 zł, tam chyba 699. 699, on już powinien być w sklepach, bo od 15 grudnia. Od 15, tak. Jest jeszcze drugi telefon Realme 7 5G, który będzie dostępny od 24, czyli od Wigilii właściwie, który kosztuje 1300 zł. I jest podobny w zasadzie do modelu w Realme 7 Pro, ale to też na specyfikację Was zapraszam do katalogu, bo myśmy o jednym i o drugim telefonie już mówili. Tak, już były te oba modele wałkowane. A przy okazji, 7 i na pewno już w tej chwili recenzja stoi na MGSM-ie. Jeżeli chodzi o 7 5G, to Jola zdaje się kończy, będzie ta recenzja niedługo. Niebawem, dokładnie, możecie sobie sprawdzić. No z takich jeszcze ciekawostek, ten tańszy, czyli 7 i nie ma NFC niestety, a ten drugi ma NFC i 5G do kompletu, więc... Tak. No. Patrzeć jeszcze jakieś ploteczki, no bo wiecie, tych plotek jest sporo, ale tak naprawdę takich konkretnych, takich... Znaczy, myślę, że można powiedzieć, dlatego że ja się troszeczkę chciałem wytłumaczyć. Wpakowałem dzisiaj S21 do katalogu, wpakuję również dwie następne wersje. Troszeczkę to trwa dlatego, że co prawda grafikę mam fajną, ładną, czystą, ale jednak jakość jej jest pozostawiająca sporo do życzenia. W związku z tym muszę na przykład powymieniać tapet na porządek. I zaznaczmy, że są to wszystko dane nieoficjalne, bo premiera dopiero w styczniu. Tak, jak najbardziej. To znaczy pewne rzeczy Samsung już powiedział coś na temat aparatów, na przykład, że 108 w wersji Ultra, tak, że 20. To już Samsung w zasadzie jakby w takich przedwstępnych zapowiedziach zgłosił, także no część rzeczy jest niby pewna. Nie wiem jak Wam, bo są rendery, zapraszam, popatrzcie sobie u nas w serwisie. No te telefony, kurczę, zależnie oczywiście od wersji kolorystycznej, bo czarna to nadal jest smutek i zgroza, natomiast jest na przykład taka wersja fioletowo-złota, jak to ślicznie zrobili, tą oprawkę aparatu, tą ramkę, jeżeli faktycznie te telefony będą tak wyglądać, no to naprawdę moim zdaniem można spokojnie wybaczyć to, że mogą mieć plastikowe plecki. Tak, ja się boję się trochę, że Samsung się przestraszy, że na rynku europejskim nie idą kolorowe telefony i będzie w Polsce biały i czarny. Też się boję, ale no jest no prześliczny, jest strasznie mi się podoba, no lubię kolorowe telefony, nie lubię smutnych.
Jest jeszcze fioletowy i różowy właśnie. Fioletowy ten, o którym Adam mówi, i różowy. Design jest fajny, bo ta ramka aparatu już nie jest taką po prostu prostokątną wyspą na, przyłożoną na plecach, tylko ona tak fajnie jakby wychodzi z tej ramki ogólnej telefonu, tak fajnie się rozlewa jakby na boki urządzenia. No to musicie zobaczyć, jest to moim zdaniem naprawdę ładne i ja myślę, że w tym momencie jestem skłonny ten plastik na pleckach wybaczyć. Ja wiem, że wy się ze mną nie zgadzacie, bo już żeśmy wałkowali temat nieraz. Trudno, nie musimy się wszyscy zgadzać, jakbyśmy się wszyscy zgadzali, to by było przerobno. Nie? Znaczy, ja jestem antagonistą plastiku. Ja wolę telefony w porządnych obudowach, a nie w plastiku. Tak już mam po prostu. Ja wolałem, przyznaję, naprawdę wolałem szklane telefony, dopóki kilku nie popiłem. Bo później to jest nic przyjemnego, jak trzymasz w ręku i ci się wbija szkło, a ja nie znoszę pokrowców na telefon. No trudno. No tak, tak, ale to albo tłuczesz, masz potłuczone, albo rysujesz i masz porysowane. No porysowane mogę przecierpieć. No to tworzywo samsungowe i miałem już kilka modeli z plastikiem. Nie rysuje się jakoś dramatycznie bardziej. Szklany też mam porysowany. Więc w zasadzie, no sorry, no proszę was, no mogę wam pokazać nawet. Nie wiem, czy będzie widać w aparacie, ale serio, szklany też się daje. Nie zobaczycie. O, widzicie. Popatrzcie, szklany też się rysuje, a plastikowy... Ja mam, mogę ci pokazać cztery szklane bez plecków silikonowych, które mam nieporysowane, a je noszę. Ale ty ich nie używasz, no. Ty nawet dane w telefonie masz. Używam. Ja mówię, od momentu jak potłukłem kilka telefonów pod rząd, bo nawet miałem taką serię, że kurde, dzień po dniu dwa telefony rozbiłem, to już przestało mi się szkło podobać, wolę plastiko. Takiego nie porysujesz, no, ale to wygląda jak wygląda, a tego nie porysujesz, tego nie rozwalisz. W sumie fajny telefon za 6,5 stówy, gdyby się tak trochę mniej ciął, to by był jeszcze fajniejszy. No ale o tym wam opowiem w recenzji, która nadchodzi. W bólach, ale nadchodzi. Przykra sprawa z tym cięciem, szczególnie w święta. Słuchajcie, drodzy moi. Ale lepiej, moi, żeby się telefon pociął niż wy, także... Odkładając na bok żarty nieprzystojne zupełnie, bo nie przystoi tak żartować w święta, chcieliśmy wam życzyć zdrowia, szczęścia i pomyślności wszelakiej dla was i dla wszystkich waszych najbliższych. Przede wszystkim podziękować wam za ten kolejny rok spędzony z nami. Życzyć, żebyście te święta mogli spędzić w gronie znajomych, rodziny, tych wszystkich, których kochacie, lubicie, tych, z którymi po prostu lubicie przebywać. Dużo miłości, dużo, dużo radości i dużo szczęścia, a przede wszystkim zdrowia, żeby nam ta zaraza w końcu odeszła. Tak, no żebyśmy dotrwali do końca zarazy, chociaż do szczepionek, no to już pół biedy. No i żebyśmy się spotkali oczywiście w tym samym gronie w nowym roku i żebyście dalej nas oglądali i czerpali z tego, może jak nie przyjemność, to chociaż trochę informacji. Na informacjach się skupiamy głównie. Tak, nie musi być wam z nami przyjemnie. Chociaż miło byłoby oczywiście, gdyby... Tak, po prostu dziękuję wam, że jesteście. No i oczywiście prosimy, abyście nadal z nami byli i zobaczymy się. Spróbuję wam teraz przewidzieć, pobawię się we wróżkę, otworzę kalendarz. Oj, zobaczymy się, moi drodzy, wiecie co, dopiero w styczniu już jednak, z tego co widzę. No obawiam się. Tak. Dopiero w styczniu, bo myślę, że nagrywanie w nowy rok, 1 stycznia, tygodniówki, w momencie, kiedy od 19 będziemy przebywali zamknięci w domach, no jest pomysłem mocno ryzykownym, by nie powiedzieć kontrowersyjnym. Dlatego myślę, że... To, że będziemy przebywali w domach, to nawet nie jest duży problem. Gorzej, że 1 stycznia łączy się z trudnym wstawaniem bardzo często. No więc właśnie. Zresztą myślę, że życzę wam serdecznie, żeby wasz Sylwester był bardzo, bardzo szampański i żebyśmy wszyscy sobie pospali tego 1 stycznia. W wąskim gronie też się można naprawdę nieźle bawić. Dokładnie. Dokładnie. Także widzimy się 8 stycznia, o ile dobrze przeczytam datę, w każdym razie w pierwszym tygodniu stycznia. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Zdrowych, wesołych świąt, kochani. Cześć.